Zapraszam Was dzisiaj do kolejnego odcinka z cyklu Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości. Dzisiaj moim gościem jest profesor Mariusz Wyleżą, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości oraz kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Badania pokazują, że 15% Polaków, zaledwie 15% Polaków, wie, że otyłość jest chorobą. Jak pan myśli, panie profesorze, z czego to wynika, że tylko 15% zdaje sobie z tego sprawę? Szczerze mówiąc, zupełnie nie wierzę w ten wynik. Jeśli Jeżeli... pan że jest mniejszy czy wyższy? 1%? Okej. Okay. Świerć procenta? Okej. Okay. Myślę, że nawet ci, którzy często mówią publicznie, że otyło się z chorobą. To tak by, by hard, jak to się mm -hmm. mówi, tak? Tak w rzeczywistości głęboko w sobie mm -hmm. nie mają poczucia tego, że jest to choroba, mm -hmm. prawda? Bo się pojawia cały czas jednak ta myśl, no, jakby się ogarnął, to przecież poradziłby sobie, prawda? Także myślę, że myślę, że zdecydowanie mniej, mniej osób. Te 15% to bym mm -hmm. powiedział tak, 1% to może wie, mm -hmm. a 14% Stara się być poprawna pod względem, powiedziałbym, takim yy, politycznym, jak ja to mówię, tak? czy, czy, czyli po prostu, żeby nie urazić, może, ale to jest dobre zjawisko, generalnie rzecz biorąc, prawda? Mhm. No, no, prowadzi jakieś. Bo jeszcze, bo jeszcze mhm. dosłownie, myślę, kilka miesięcy, może nawet temu, to takie badanie by wykazało może 5-3%, także to jest olbrzymi progres. Ja, mm. ja uważam, że to jest fantastyczny wynik. Wcale nie uważam, że to jest zły wynik. 15%. Absolutnie, no. Proszę pani, ja przeżyłem zajmuję się chirurgicznym leczeniem otyłości od 30 lat. Przeżyłem w swoim życiu całkowitą negację tego, co robimy na początku. Tak? Włącznie ze stwierdzeniami, że mordujemy chorych gdzie odmawiano chorym wydawania skierowań na przykład do szpitala, mm -hmm. że nie, nie dam panu skierowania, żeby pan poszedł na śmierć, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale był taki wskaźnik śmiertelności tych operacji, czy z czego to wynika? Znaczy niewątpliwie ryzyko związane z przeprowadzeniem tych operacji jeszcze te 15-20 lat temu przed wprowadzeniem techniki laparoskopowej był znacznie większe niż w chwili obecnej, to dziesięciokrotnie większy, prawda. Także ryzyko było duże, ale... <laughs> To nie jest operacja, to nie jest leczenie, które służy zdrowym osobom, prawda? Każda metoda terapeutyczna, która jest akceptowana w medycynie, to jest wybór pomiędzy korzyściami a ryzykiem. Jeżeli stosowaliśmy metodę powszechnie uznaną na świecie, można powiedzieć, tak, uznawaną przez współczesną naukę, nie uznawaną za jakiś eksperyment czy dziwoląg, tak? To oznacza to, że korzyści wynikające z tego oferowanego leczenia chorym były większe niż ryzyko, tak? Mhm. Ryzyko związane z przeprowadzeniem wycięcia żołądka, tak, gastryktomii w przebiegu raka żołądka, też jest wysokie. Mhm. Raka przełyku, raka czustki. Czy ktokolwiek się zastanawia? Mhm. Nikt. Wręcz przeciwnie, cała rodzina się mobilizuje, żeby jak najszybciej tę operację załatwić. Dokładnie. Przepraszam. Tak, także tak to wygląda. Także ja przeżyłem negację, mhm. potem taką, bym powiedział, obojętność, tak? W chwili obecnej, no, jest to dosyć modne, się to stało, bym powiedział, prawda? Chirurgia bariatryczna jest modnym tematem, prawda? Mhm. Natomiast musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę leczymy tą metodą zaledwie około ilu? 1% chorych, którzy mają wskazania do tej, do, do tej metody leczenia? Proszę sobie wyobrazić, jaki byłby krzyk kardiochirurgów, gdzie na przykład byłby operowany w naszym kraju zaledwie 1% chorych z jakąś wadą zastawkową serca, która wymaga operacji. Albo 1% chorych z rakiem żołądka byłby operowany, prawda? A reszta by miała zalecenia, jakieś tam układy z kapusty, albo, albo pi, picie dużej ilości sody oczyszczonej. No, no to to jest tak, tak mniej więcej wygląda w chwili obecnej leczenie choroby otyłościowej. A z czego to wynika, że, <tryk> że po prostu nie stosuje się dostępnych metod leczenia na szeroką skalę? Z dynamicznego postępu w zakresie wiedzy dotyczącej choroby otyłościowej i braku tej wiedzy, w obrębie, jakby w społeczeństwa, a nawet wśród profesjonalistów medycznych. Musimy sobie uświadomić to, że to, że w chwili obecnej mówimy, że rozwój choroby otyłościowej to jest wynik zaburzonych mechanizmów homostazy energetycznej organizmu, to to są odkrycia ostatnich 15 lat, 20 lat, i to pochodzące z chirurgii bariatrycznej. Mhm. To, to jest jakby środowisko, z którego jakby pierwsze te badania wyszły, że otyłość to nie jest kwestia decyzji, wyboru, czy winy chorego, tak? Tylko źle grają, można powiedzieć hormony, czy tam neuroprzekaźniki, które decydują o tym, ile jemy, ile zużywamy energii, co jemy, kiedy jemy. Naprawdę. Ja myślę, że warto sobie uświadomić, że mamy bardzo niewielki wpływ na to. Byliśmy ostatnio razem na konferencji i powiedział Pan podczas tej konferencji bardzo ciekawą dla mnie rzecz, bo myślę, że mało osób sobie zdaje sprawę z tego, że w żołądku są wydzielane hormony czyli grelina tak, i leptyna. Grelina. Grelina, przepraszam. I to, są, to jest hormon odpowiedzialny za poczucie głodu. Znaczy, się Czy, to, znaczy uh -huh. ja, ja mówię o tych hormonach, uh -huh. dlatego żeby podać niejako przykłady. Uh -huh. Proszę zwrócić uwagę, że spożycie pokarmu to jest kwestia homeostazy energetycznej, czyli równowagi energetycznej naszego organizmu. Czyli tak? to ile on spali energii, a ile przyjmie, tak? No tak, to musi, uh -huh. to musi współgrać, tak? ja podawałem kiedyś jako przykład taką sytuację, niech sobie spróbuję przypomnieć. To mniej więcej wygląda w ten sposób, że żeby przytyć, żeby masa ciała nasza wzrosła o 5 kg w ciągu roku, to nasz bilans energetyczny musi być o 100 kilokalorii, większy musi być dowóz w ciągu dnia aniżeli zużycie. 100 kilokalorii, prawda? 100 kilokalorii. To jest 5 łyżeczek cukru. Jeżeli ktoś słodzi herbatę i e, odwróci się w pracy, i koleżanka w pracy wsypie mu na przykład dwie łyżeczki zamiast jednej łyżeczki, prawda, albo no powiedzmy ma większą łyżeczkę, i tak dalej, albo czubatą to może się okazać, że wprowadzi tego, tych 5 łyżeczek cukru w ciągu dnia albo w każdym innym, prawda, mhm. pokarmie w sposób zupełnie nieświadomy. Nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. Czyli 5 łyżeczek cukru więcej zadecyduje o tym, że po roku będziemy ważyli 5 kg więcej. Jeżeli musielibyśmy po ten cukier, o ile dobrze pamiętam, pójść do sklepu, który znajduje się w odległości yy, 6 minut, mar minut marszu mhm. w jedną stronę, to, to byśmy zniwelowali te 5 łyżeczek cukru. Jesteśmy naprawdę, czy, czy, czy możemy wierzyć w to, że jesteśmy w stanie tak kontrolować dowóz pokarmu, a żeby bilansować tak precyzyjnie te kilokalorie? Ja uważam, że nie. Ty... Myślę, że jeżeli się sięgniemy do badań naukowych, to też współczesne wyniki badań naukowych pokazują, że to jest... Po prostu to jest niemożliwe. Mhm. Czy jest pani w stanie bilansować sobie na przykład dowóz sodu, wydalanie sodu? Nie. To podlega homeostazie, prawda? Mhm. Zjem więcej soli, wydalę więcej soli, tak? Eee, mąż pani pobiegał troszeczkę... Wrócił y, po kilku dniach z, z, intensywnego jakiegoś treningu i mówi: Kochanie, czy mogłabyś mi przygotować takie te ogórki, takie ostatnio tam kiszone, super, mm -hmm. zrobiłaś? Prawda? No, to jest można powiedzieć socjologiczne, zgodne z jakimiś oczekiwaniami takimi socjologicznymi, wyrażenie naszych potrzeb w zakresie homeostazy, powiedziałbym, sodu tak? mm -hmm. I, i energii. Tak? Jestem głodny, mam już dosyć, prawda? Mm -hmm. My to w ten sposób wyrażamy. Ale to jest kwestia po prostu naszej wagi wewnętrznej. Teraz tak, powiedziałem, to jest homeostaza energetyczna. A to jest również homeostaza substratowa. Czyli... Co to znaczy pok no, pokarm, to mm -hmm. dla nas energii, pokarm to jest dla nas jedyne źródło energii, ale pokarm to jest dla nas jedyne źródło tak zwanych makro- i mikroelementów, mm -hmm. czyli białka, węglowodanów, tłuszczu, tłuszcz, tak? Następnie, na, na, następnie sodu, potasu, wszelkiego rodzaju witamin. Proszę zwrócić uwagę, to musi współgrać. Uh -huh. Tak? My o tym nie decydujemy. Uh -huh. Nie decydujemy. Tak jak doskonale wiemy, obserwując zwierzęta, piesek idzie je trawę. Liże tynk. Uh -huh. co, co mu wpadło do głowy? Liże tynk. Uh -huh. no. Coś odkrył w tym tynku, mhm. gdzie po prostu wie, że może tam jest, nie wiem, wapń na przykład. I to prawda? się nawet nie dzieje na pomoć umysłu, tylko po prostu Oczywiście, mhm. owszem, my możemy modulować pewne, w pewien sposób nasze zachowania, mhm. prawda? Czyli e, e, jeżeli to nie są warunki sprzyjające do zaspokojenia naszych potrzeb mhm. energetycznych lub substratowych... To my możemy się powstrzymać, prawda? No, już, nie wiem, no może, może powiedzmy, ktoś, jak pracuje w takich warunkach, że pracodawca nie akceptuje tego, żeby po prostu jadł w czasie pracy, to on nie będzie jadł, tak? Ale po pracy już to na, nadrobi, tak? Także to, to, jest, to jest, powiedziałbym, ta tajemnica naszego życia. To, to tak jak. Żyjemy dlatego, że jest homeostaza, równowaga, sprzężenie zwrotne ujemne, czegoś jest za dużo, to nasz organizm od razu wdraża mechanizmy, że jakby tego będzie mniej, prawda? Tak samo to jest, tak samo dokładnie, jeżeli chodzi o stabilność masy ciała. I teraz albo to działa, albo nie działa. A ja podaję grelinę, dlatego, bo to jest ewidentny przykład tego, że to też wychodzi, wyszło z chirurgii bariatrycznej, mm -hmm. tak? Nam się wydawało, wykonując rękawową resekcję żołądka, że my zmniejszamy chorym żołądek i wiedzą mniej. Ja nawet pisałem takie artykuły tam, powiedziałbym, nie wiem, w latach, na początku lat 2000. Kiedy pierwsze operacje wykonywałem, to jak pamiętam pierwszy chory, którego operowałem tą metodą, wrócił do mnie, to był 2005 rok, ja mówię, to ile może pan zjeść mniej, nie? Bo teraz ma pan mniejszy żołądek, a on mówi... Ale ja w ogóle nie jestem głodny. Ja mówię, panie, bzdury pan opowiada, jak to mm. możliwe. A żona, która z nim przyszła na wizytę, z tym chory, mówi: Tak, ja muszę mężowi przypominać, żeby jadł, nie? A potem dopiero się ukazały wyniki badań naukowych, które wykazały, że wycinając tą część żołądka, wycinamy. Komórki, które produkują grelinę, która jest póki co jedynym znanym nam hormonem produkowanym w obrębie przewodu pokarmowego, który stymuluje nas mózg do jedzenia, czyli tak zwanym oreksygennym. Tak jak on się wydzieli, idziemy do lodówki i zjemy i nie ma siły, żebyśmy nie zjedli. Nie no właśnie, jesteśmy bo pan w podawał w trakcie płacić. konferencji taką ciekawą, e, e, taki ciekawy przykład, że to nie jest, e, że nie wygramy nigdy. Z organizmem, z hormonami, z potrzebami tego organizmu, bo podawał Pan taki przykład, że jeżeli zrobiłby Pan teraz każdemu zastrzyk z greliny, mm. to by wszyscy po prostu jedli na potęgę, mm. nie byliby w stanie się wstrzymać. Nie, mhm. nie wygramy, ponieważ natura ma to w sobie. To nie trzeba wielkich badań naukowych, wystarczy obserwacja środowiska. Mhm. Tak. Nie wygramy z prokreacją, mhm. bo to służy przetrwaniu gatunku. Mhm. Prawda? Tak. Nie wygramy z, do, z niedowożeniem pokarmu, bo to służy przetrwaniu jednostki. Póki co nie mamy możliwości fotosyntezy, tak? Jakbyśmy długo nie leżeli na słońcu, to nie jesteśmy w stanie wytworzyć ani jednej kilokalorii energii. Jedzenie jest dla nas jedynym źródłem kalorii. W no, ale z czym... też jest przyjemnością, prawda? Jest też pewnie takie role społeczne. Poza bardzo... Podobnie jak seks. No. Dlaczego? Mm -hmm. Dlatego, bo służy przetrwaniu jednostki. Musi być to Dla... przyjemne. Oczywiście, no proszę sobie wyobrazić, że jedzenie nie jest przyjemne. Wszyscy giniemy, no po no, prostu. To jest prawda. No, po co jeść? Mhm, wszystko to, co służy naszemu życiu, pod warunkiem, że działa prawidłowo, mhm. tak? Wszystko to, co służy naszemu życiu, wszystko to, co służy przetrwaniu gatunku. Musi być przyjemne, mhm. bo inaczej po prostu, no tak to jest ukształtowane po prostu. A z czego to y, Pana zdaniem, Panie Profesorze, wynika, że kiedyś takiego problemu, bo, bo teraz A obserwujemy... A mogę jeszcze powiedzieć, ja, ja przepraszam, mhm, y, y, nie chciałbym oddzielać rozwoju choroby otyłościowej od współczesnego świata, ponieważ y, nasze zachowania dotyczące równowagi energetycznej organizmu zostały ukształtowane w środowisku, jak ja to nazywam, ubogo energetycznym. Człowiek jeszcze kilkadziesiąt... Mhm. jest sto lat temu ludzie umierali w Europie z głodu, z powodu głodu. Prawda? Mhm. Nadal umierają na świecie z powodu głodu. W związku... Dziesiątki, setki tysięcy lat nasz organizm został ukształtowany w ten sposób, że każde zdobycie pokarmu to olbrzymi sukces. W związku z czym to musi dawać przyjemność, prawda? A... Polowanie na mamuta groziło śmiercią, tak? Czy na inne powiedziałbym, zwierzęta, albo trzeba było cały dzień uprawiać jakieś zbieractwo jagód, prawda? Ja. I tak dalej. Tak. W związku z czym to była ciężka praca, która no, musiała dawać człowiekowi tą przyjemność. I teraz problemem naszego współczesnego świata jest niewątpliwie to, że kalorie. No to jest postęp, niewątpliwie, tak, ale i nasza zguba, mm. że kalorie, czyli to, co musieliśmy, ciężko zdobyć, znajdują się w naszym najbliższym otoczeniu. Wystarczy dosłownie sięgnięcie ręki, ręką w prawo, w lewo, a tanie kalorie, bardzo tanie kalorie, możemy dostarczać naszemu organizmowi w sposób wręcz nieskończony. I jeżeli ja myślę, że to jest wręcz tak, że jeżeli. Ktoś ma te geny, które powiedzmy 1030 tysięcy lat temu, byłyby rewelacyjne, bo w czasach, kiedy trzeba by było zdobywać ten pokarm, pozwoliłyby tej jednostce przetrwać, niestety u tych osób te geny prowadzą dzisiaj do rozwoju choroby otyłościowej, tak? A ci wszyscy, którzy w dzisiejszych czasach nie mają tak zwanego problemu z chorobą otyłościową, to mogłoby się okazać, że tysiąc, dziesięć tysięcy czy sto tysięcy lat temu, pani już wie, co chcę powiedzieć, mm -hmm. by zginęli z głodu po prostu, bo ich organizmy tak naprawdę źle by działały. w tamtych czasach. W tamtych czasach, tak. Jak zgrać ze sobą współczesny świat z rozwojem choroby otyłościowej, to jest, myślę, olbrzymi problem. Ale myślę, że czas jest również wiem, że pani ma przygotowane pytania, ale myślę, że możemy też powiedzieć troszeczkę tak, jakby zboczyć z tematu. Cały czas zbaczamy, nie ma problemu. Bo ciąży mi to na sercu, mm -hmm. bo myślę, że powinniśmy nareszcie poważnie zacząć rozmawiać na temat tego, że nieetyczne jest na przykład emitowanie w mediach masowych reklam dotyczących a, produktów żywnościowych które wiemy, że nie będą służyły naszemu zdrowiu. Prawda? Nie wiem, jak powinno być to. Mm, Usankcjonowane? Mm. Tak, bo wiemy, że wszelkiego rodzaju zakazy no, ludzkość już przerabiała różnego rodzaju zakazy i one się źle kończyły. Pewnie jest to kwestia edukacji, ale jednak doraźny zysk finansowy a jakiegoś, Medium, tak, nadawcy czy, 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 czy wydawcy, nie może w dzisiejszych czasach stać ponad zdrowiem ludzi. Nie można przyjmować, moich zdaniem, pewnego rodzaju zleceń. To też powinno być w ramach jakiejś etyki mediów zapisane, jeżeli wiemy, przecież są instytucje w naszym kraju, które czuwają powinny czu, czuwać nad naszym bezpieczeństwem, również żywnościowym, tak? Powinny być, moim zdaniem, wyraźne rekomendacje w zakresie tego, co media mogą powiedzmy przyjmować jakie reklamy, tak? Papierosy. No no Wyobraża sobie nie pani reklamy papierosów w dzisiejszych czasach. No, jeszcze niedawno sobie nie wyobrażałam reklam alkoholu, a no. przeszło, nie. Można reklamować niskoprocentowe. No tak, ale generalnie rzecz biorąc, myślę, że no, nie wiem, jak powiedzmy. No, z alkoholem to można by pewnie było dyskutować, prawda? Ale wszystko też jest w ramach jakiegoś umiaru. Tak. Tak? Natomiast, natomiast no wiemy, że niektóre produkty żywnościowe są po prostu rzeczami no, zabójczymi wręcz, prawda? Aha. A są reklamowane powszechnie. Kolejna rzecz. E edukacja w zakresie tego, co wybieramy spółek w sklepach, supermarketach. Wielokrotnie nasze środowisko osób związanych z leczeniem otyłości, tak, Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości też o tym mówi, że powinniśmy znaleźć jakiś prosty system kodowania. Zielone, zdrowe, wrzucaj do koszyka. Żółte, uważaj. uważaj. Możesz czasami, czerwone, daj sobie spokój, prawda? Mhm. Nie można? Można, są fachowcy, potrafią opracować rekomendacje. Ale właśnie ja, ja, ja powiem tak, że ja niestety mam czasami, często nawet takie wrażenie nie wiem, na ile sobie mogę pozwolić w takich publicznych wypowiedziach, bo przecież wszyscy doskonale sobie zdajemy, że rynek żywnościowy to jest olbrzymi rynek, prawda? A, ale no, myślę, że nie powinniśmy być traktowani tylko i wyłącznie jako y, motor. Y, pod, po, podaży, prawda? Mhm. Dla danego produktu żywnościowego, który po prostu jest sprzedawany, czy nam czasami wręcz wciskany, można powiedzieć, tak? To też jest problem współczesnego świata i problem rozwoju choroby tyłościowej. Dosyć daleko odsunąłem się od greliny, ale, mhm. ale dlaczego się o tym nie mówi? Niech mi pani powie. Bo ja, bo ja muszę czy, powiedzieć, że to dla mnie niezrozumiałe. No myślę, że to jest takie dość utopijne podejście. Czy ja absolutnie się z panem profesorem zgadzam, że jakby etyka mediów super by było, gdyby była konsekwentnie przestrzegana. No ale wydaje mi się, że to jednak są wciąż interesy wielkich korporacji, prawda? No to nie są doraźne zyski. Stacji Czy różnych mediów, tylko raczej są to stałe dochody, prawda? Z wielkich tak, koncernów. Tylko proszę zwrócić 5, 6, uwagę, że w mm. naszym systemie opieki zdrowotnej, opartym na tym, że jest powszechny, opartym na solidaryzmie, każdy z nas wrzuca złotówki do wspólnego worka, mm -hmm. które potem muszą być dystrybuowane tak, w związku z rozwojem licznych chorób. Dzisiaj nie ma już akceptacji do te, dla, dla powiedzmy takich, powiedziałbym, swobodnych zachowań dotyczących palenia papierosów. Nie ma to prawda. Prawda? W miejscach publicznych nie można palić, tak? I tak dalej, i tak dalej. Każdy wie. No, może jeszcze nikt nie powie czegoś takiego. Nie będziemy pana leczyć, bo ten rak płuca to mhm. jest przez to, że pan palił 30 lat papierosy. Ale myślę, że no. Może się tak za niedługo okazać. No bo z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś pali papierosy przez 30 lat, to, to doskonale wie, że będzie miał raka płuca. I dlaczego, dlaczego? pani chce za to płacić za leczenie tego chorego? Chce pani płacić? Nie wiem. No z drugiej strony, ktoś tak samo może powiedzieć o osobach chorych na otyłość, że yy, przecież na przykład mogą jeść zdrowsze jedzenie. Mhm. Y więc, dlaczego mamy płacić za ich operacje bariatryczne i na przykład za ich leczenie otyłości, to jest znaczy, powiem w ten sposób. Bo to sposób, wynika. No, tak, bardzo często słyszę tego typu porównania i muszę powiedzieć, że tutaj y bardzo zawsze protestuję. Mhm. Ponieważ wydaje mi się, że jest znaczy, jestem pewien, że jest olbrzymia różnica pomiędzy na przykład wspomnianymi papierosami, tak, a rozwojem choroby otyłościowej. Bo nie trzeba palić papierosów, żeby żyć. Natomiast bez jedzenia niewątpliwie umrzemy. I cały problem polega na tym, że u chorych, chorujących na otyłość, choroba to nie, nie polega na tym, że ktoś nadmiernie gromadzi tkankę tłuszczową to jest objaw. Mhm. Tak? Powiedzmy sobie szczerze mhm. polega na tym, że regulacja energetyczna, Wydatku energetycznego czy wywozu energii jest zaburzona i ci chorzy nie mają na to, na to wpływu. Nie jest mhm. pani w stanie ocenić, czy te kalorie pani wystarczą, czy to już jest za dużo. Każdy, kto nie choruje na otyłość, to się dzieje u niego, niejako można powiedzieć, samo. Owszem, no nie można. Popełniać jakichś powiedziałbym kardynalnych błędów, tak, tak zwanych. Tak? No, wszyscy znamy takie filmy, gdzie tam ktoś przez jakiś czas odwiedzał jeden lokal tak i doprowadził do katastrofy, można powiedzieć, uh -huh. swojego organizmu. Tak? Ale nie wymaga to jakichś nadludzkich wysiłków. A z drugiej strony wiemy, że osoby chorujące na otyłość, jakie wysiłki by nie podejmowały. To choroba postępuje Dobrze, to ja teraz zadam pytanie, które bardzo często y, nie, nie użyję porównania, które się pojawia w komentarzach No bo jeżeli To chodzi i sprowadza się głównie do tego Że ten bilans kaloryczny Jakby efekt, musi być taki, że on musi być ujemny Prawda, że więcej spalamy Niż przyjmujemy No to wystarczy Mniej jeść Ile? No nie wiem No ile mnie? A kto wie? No, nasz no. organizm wie, mhm. jeżeli nie choruje. Mhm. Ale jeżeli choruje, to nie wie. Proszę, to jest tak. Chcę, żeby pan profesor mi powiedział, dlaczego nie wystarczy tylko mniej jeść. Tak, ja. ja, ja wie pan o co w, chodzi? W, znaczy chwili, obe, znaczy to jest pomieszanie. Jak, znaczy. Mam mhm. kilka, kilka myśli związanych Jasne. z tym. To jest tak. Po pierwsze, wyniki badań naukowych, tak. Po drugie, nasze obserwacje dotyczące rozwoju choroby otyłościowej. Po trzecie, jeżeli ktoś tak twierdzi, kto nie choruje na otyłość, to niech spróbuje. Ale nie tak, że jestem w stanie sobie odmówić, prawda? Ciastka. Mm -hmm. To niech tak sobie odmówi. Raz, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Nie, on musi odmawiać cały czas. To nie jest jeden, drugi, trzeci, <słuch> no, piąty. On no, musi odmawiać 100%. No, okej, okay, ale niech nie? przynajmniej spróbuję pięć razy. Mhm. Myślę, że nawet do trzeciego nie dojdzie. Czyli tak mamy taką. Czyli zacznijmy od tego ostatniego wątku. Nie choruję na otyłość. Uważam, że otyłość to jest wina chorych, jakby żadli mniej, to, nie, to by w ogóle nie było problemu choroby mhm. otyłościowej. W związku z czym wdrażam eksperyment, od dzisiaj jak coś mnie pchnie do lodówki, to zrezygnuję z jedzenia. Tak? Mhm. Podchodzę do lodówki, otwieram lodówkę, a tam wielki napis. Jedz mniej. Uh -huh, uh -huh. W związku z czym, co muszę zrobić? Zamknąć lodówkę, tak? Ile razy się uda? Dwa razy? Trzy razy? Potem pewnie nastąpi jakiś mechanizm obejścia, czyli już ta osoba nie podejdzie do lodówki, tylko żeby nie widzieć tego napisu znienawidzonego, uh -huh. to pewnie pójdzie gdzieś do sklepu. Nie ma takiej opcji, żeby. Osoba niechorująca na otyłość była w stanie e, wdrożyć to, czego oczekuje od chorych chorujących na otyłość, czyli jedz mniej. Nie ma takiej opcji. Będzie jadła tyle, ile organizm jej podpowiada, generalnie rzecz biorąc. Wyniki badań obserwacje. Mhm. Nazywano to kiedyś efektem jojo. Ja zwalczam to określenie od wielu lat. Dlaczego? No bo nie można poważnej sytuacji, mhm. jakim jest postęp choroby otyłościowej, nazywać od nazwy zabawki dla dziecka. Prawda? No nikt nie podchodzi do tego poważnie, tak? Efekt jojo, no to mam tam, tam jakaś taka zabaweczka, mhm. tak? W onkologii mówimy o postępie choroby nowotworowej, Remisji. mówimy tak, mm. znaczy to tak, mm -hmm. ale mówimy o postępie o rozsiewie jakimś nowotworowym, tak, o przerzutach, tak. a tu efekt tak, mm -hmm. Nazywajmy rzeczy zgodnie z terminologią medyczną, nawrót choroby otyłościowej, tak postęp choroby otyłościowej. Myślę, że powinniśmy no... No brzmi to inaczej od razu nie Tak jeżeli do, 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 do jednego przypadku to i do drugiego tak to to są i wiemy doskonale że tak to było no słuchaj wiesz, 5 kilo mi się udało tam zrzucić wiesz, ale nie wiem co się stało za skurczę, 10 waży więcej nie Zna pani kogoś kto próbował rzucić kilogramy i nie, nie kończyło się to czymś takim Nie ja nie znam nie znam no może dlatego, że zajmuję się leczeniem chorych na otyłość i wszyscy, którzy przychodzą do mnie, to w ten sposób, tak? No tak. Ale wiem jedno, że jak kiedyś wróciłem z czasów, gdzie było mi bardzo dobrze i w czasie tych czasów moja masa ciała wzrosła, to wiedziałem doskonale, że jednego, czego nie mogę zrobić, to nie mogę się odchudzać, bo się skończy katastrofą. Sam będę się musiał superować. Prawda? Na szczęście ten trend... Można powiedzieć, ustąpił i leciuteńko się cofnął. Generalnie rzecz biorąc, udało mi się. Ale ktoś, kto nie ma takiej wiedzy, pewnie zdecydowałby się na jakąś super rygorystyczną dietę. Co więcej, często mogłoby się okazać, że profesjonaliści medyczni również a mogliby zaoferować taką dietę, mm -hmm. tak? Dieta restrykcyjna i tak dalej, i tak dalej. No to co by Pan doradził? No to teraz Ko wyniki badań mm -hmm. naukowych, okay. jeżeli Pani jeszcze Bo, pozwoli. Mm -hmm. Polecam wszystkim. Moim zdaniem to badanie nadal przeszło trochę bez echa. 2011 rok, New England Journal of Medicine, najlepsze czasopismo medyczne na świecie. Wyniki badań badaczy australijskich Wskazujące, jak zachowują się hormony regulujące spożycie pokarmów w wyniku diety takiej redukcyjnej pod względem kalorycznym. Wszystkie te hormony, które decydują o tym, że jesteśmy głodni, zaczynają się wydzielać w większej ilości. Czyli wprowadzamy dietę, wszystkie te hormony, do góry. Tak? A wszystkie te hormony, które decydują o tym, że czujemy się najedzeni i syci, w dół zmniejsza wydzielenie się, to wydzielanie się, tak? Czyli każde wprowadzenie diety powoduje, że jesteśmy bardziej głodni i mniej nasycjony. najedzeni. Ale to nie jest największy dramat. Największy dramat polega na tym, i to jest odkrycie tych badaczy, że po. Zaprzestaniu tej diety, która nie pamiętam trwała chyba 8 czy 10 tygodni, obserwowano jeszcze chorych przez rok. I co stwierdzono? Stwierdzono, że te hormony nadal nie wróciły do normy. Czyli po upływie roku od zaprzestania diety mieliśmy sytuację taką, w której nadal ci chorzy byli, można powiedzieć. Bardziej głodni i mniej najedzeni w wyniku działania odpowiednich hormonów, aniżeli przed rozpoczęciem diety. Po roku nie obserwowano dalej chorych. Czyli jest, można powiedzieć, taka pamięć hormonalna w nas decydująca o tym, że każde zagrożenie dla naszego życia pod względem zmniejszonego dowozu energii przestawia nasz organizm tak, że na wszelki wypadek zgromadzimy tej energii więcej, gdyby się ponownie zdarzyła sytuacja zagrożenia dla naszego życia pod postacią zmniejszonego dowozu energii. Nasz organizm tak funkcjonuje. Nie wiem, czy, czy to. Jakby udało mi się wytłumaczyć, tak, tak ale to jest, to, bez to, to energii nie ma życia. Mm. Bez energii nie ma życia. Ale to oznacza, że jeżeli ktoś przytyje, to już nie, nigdy nie schudnie, bo nie może ograniczać kalorii, żeby. No tak jak pan doktor mówi, że pojechał pan na wakacje, próbuję to zrozumieć. Jak, jak w takim razie regulować tę masę ciała w taki naturalny sposób? No bo jedzie pan na wakacje, świetnie się pan bawi. No ma pan inny tryb życia. Więcej pan leży, mniej pan spala, tyje pan, znaczy przybiera tam na masie ciała. Znaczy się ostatnio mam I co wtedy szczęście... zrobić, żeby na przykład te 2-3 kilo odciąć? Od kilku lat spędzam wakacje. Nie wiem, czy to będzie reklama. Chyba nie. W Grecji. Mhm. I muszę powiedzieć, stamtąd za każdym razem wracam o kilka kilogramów lżejszy. Mhm. Wakacje, o których wspomniałem wcześniej, to były wakacje w Polsce. I to były wakacje, gdzie wróciłem kilka kilogramów Cięższy. Cięższy. Mhm. A jak pytam chorych, mhm. jak to się zaczęło, różne są scenariusze. Nie? Dla niektórych choroba otyłościowa trwa całe życie. Rozwija się w sposób taki powiedziałbym powolny, mhm. gdzieś tam. O, jeszcze w podstawowce na przykład często słyszymy, tak? Albo jak byłam w liceum, czy byłem w liceum, prawda? O wojsku, jak byłem, to jeszcze wszystko było dobrze, ale po wojsku, jak wyszedłem i zacząłem pracować, tak, to, to no i teraz jest, co jest, tak? Czyli można powiedzieć, jest powolny progres, tak? O części chorych, szczególnie dotyczy to pań, sytuacje takie, jak chociażby no, ciąża porody stanowią duże zagrożenie rozwojem choroby otyłościowej, mm. tak? Na, nie, niewątpliwie na pewno. A wszelkiego rodzaju streszy życiowe. Ale w, u wielu chorych, od wielu chorych, słyszę to, że wszystko zaczęło się od tego, że zdecydowałam się, bo to głównie dotyczy pań. Na dietę. Tak. Bo tam. Miałam wesele koleżanki i tam chciałam się wbić do tej kiecki. 6 kg chciałam. No, mój zrzucić. przykład z życia jest taki, że się zaczęło, jak chłopak mi powiedział, że mam za duży brzuch, a ważyłam 51 kg. I schudłam do 47 dietą. E, ona się nazywa szwedzka albo kopenhaska. To jest taka. E, może duńska, nie wiem. A może, no wie pan, Finlandzka. A się, no, ta, no wie pan, jaka ta dieta, dieta. To tam się, się jest świnak, ja jajko, ja, pomidory, ja to wszystko. E, I kawy. Y, tak, oczywiście. tak, Znam tą nazwę, ale po prostu. My twardy stoimy na stanowisku, że jakby te wszystkie diety takie dziwolągi to są po prostu diety, które niczemu nie służą. prawda? Mm. A czy ona w ogóle, bo z tego co wiem, była stworzona dla pacjentów, którzy właśnie mieli bardzo dużą masę ciała przez lekarzy i musieli schudnąć przed jakimś zabiegiem, żeby zmniejszyć tam właśnie, nawet nie wiem czy właśnie nie wątrobę. coś tam, coś tam. M nie wiem, no, natomiast właśnie. powiem w ten sposób, że a, nie ma diety cud. My musimy być świadomi, tak, co zrobić. Mm. nie wąt Co wynika na przykład z badań, które też ja kiedyś uczestniczyłem, prowadziliśmy, to jest brak wiedzy żywieniowej. To powiedzmy sobie szczerze, i to jest jakby powrót do tego wątku, kiedy mówiłem o mediach, o sklepach, mm -hmm. o czerwonym, żółtym, tak, zielonym kolorze itd., tak itd. Tak to się, eee. przepraszam, tylko taki szybki wtręcik mm. na ten temat. Kiedyś y, osoby o większej masie ciała, mówię tutaj o paru paruset lat temu, były uważane za osoby, które mają dobrobyt, prawda? No bo mogły mieć tego jedzenia pod dostatkiem. No, dlatego bo brakowało go. Dokładnie. Mm. Natomiast dzisiaj y, właśnie to jest bardzo często choroba y, no, szczególnie w krajach takich, które się jeszcze rozwijają to jest choroba biedoty, bo y, złe jedzenie jest dużo tańsze. Znaczy się mm -hmm. pewnie znaleźlibyśmy mm -hmm. jakieś wyniki badań naukowych tak. dotyczące struktury powiedzmy jakiejś tam zamożności prawda, wśród mm -hmm. osób chorujących na otyłość. Moje osobiste obserwacje są takie, że dotyczy to, dotyka to wszystkich. wszystkich. Jak leci? Często słyszałem, a ty tam te operujesz i tutaj padała odpowiednia brzydka nazwa kogo, prawda? Mhm. A to tam kasę mają pewnie i tak dalej. Ja mówię, nie, mówię nie mają kasy. Mówię Często to są ludzie, mówię, tak. mówię, to jest przekrój społeczeństwa. Tak, to jest po prostu, tak jest wszędzie. Demokratyczna choroba. Myślę, że tak. Tak, każda, każda, pewnie inna. Są wyniki badań naukowych wskazujące na to, że wraz z poziomem edukacji zmniejsza się częstość występowania choroby otyłościowej, ale to nie oznacza, że edukacja zwalnia z tej choroby. Mm -hmm. Operowałem w swoim życiu wielu lekarzy, operowałem dietetyków, operowałem psychologów. E, mieli doskonałą wiedzę. A i co z tego? Boli nie są bezsilni, prawda? Mm -hmm. Natomiast edukacja żywieniowa. E, to jest ta kwestia czerwonego, zielonego, prawda, żółtego. Mm -hmm. Też uczestniczyłem, przeprowadziliśmy takie badania, bo tak. Wydawałoby nam się, że chory, którego poddajemy operacji bariatrycznej, na no przecież ta choroba nie trwa od wczoraj, tak? Niewątpliwie wcześniej podejmował wielokrotnie próby redukcji masy ciała w wyniku różnych interwencji żywieniowych. Tak. W związku z czym wydawałoby nam się, że wiedza żywieniowa takich chorych powinna być na absolutnie rewelacyjnym poziomie, tak? Mm -hmm. y, talerz pokazuje z jakimś jedzeniem tak. 500 kilokalorii, mm -hmm, tak. prawda? Tyle białka, tyle węglowodanów mm -hmm. tego, tak? Tu 300, 210 10 stopniów. Mm -hmm. Zrobiliśmy takie badania, gdzie się okazało, że wiedza żywieniowa, ta elementarna wiedza żywieniowa jest żadna. Jeżeli chorzy, chorujący na otyłość, to najbardziej zaawansowane postacie choroby otyłościowej nie mają tej wiedzy, no to to jest dla, dla mnie wyraźnie wskazówka, że powinniśmy edukować niewątpliwie chorych. Prawda? Tutaj kluczową rolę odgrywają oczywiście dietetycy, tak? Ale wszyscy. Chociażby to, co mówiłem. No, edukacją żywieniową nie będzie reklama w telewizji prawda, jakichś produktów, które wiemy, że no może czasami możemy takich dotknąć, ale na pewno nie, powinno być to pod... nie powinna być to podstawa naszej diety, tak? Podobnie idąc w sklepie, nie powinniśmy się kierować tym, co często jest wystawiane do pierwszego rzędu, tylko może powinniśmy mm -hmm. zobaczyć, co tam jest głębiej i po to sięgnąć, prawda? Także edukacja żywieniowa jest niewątpliwie ważna. A ale niezależnie od tego, jaka będzie nasza wiedza żywieniowa, to o czym powiedziałem wcześniej, to choroba otyłościowa może nas dotknąć zawsze. Czego dowodem jest chociażby to, co mówiłem, dietetycy, których operowałem mhm. nie wiedzieli, jak się odżywiać wiedzieli. Mhm. Czy znaczy to jest tak, że można y, chorować na otyłość i nie mieć nadmiernej masy ciała? Że w sensie. co jest pierwsze, Przecież jajko wiem. czy kura? Znaczy się yy, niewątpliwie podstawowym objawem yy, choroby otyłościowej jest nadmierna masa ciała. Yy, I wcześniej, można powiedzieć, kilka, kilkanaście lat temu, Utożsamialiśmy. Stawialiśmy, można powiedzieć, znak równości, tak, pomiędzy mhm. a, tak, otyłość, to znaczy się nadmiar Grubości. tłuszczy. Mhm. Tak? To, otyłość to grubość mhm. po prostu. Myślę, że w chwili obecnej powinniśmy to w jakiś sposób troszeczkę inaczej na to spojrzeć. Bo po pierwsze, tak, nie dysponujemy wykładnikami biologicznymi póki co rozwoju choroby otyłościowej, które moglibyśmy zastosować na szeroką skalę. To znaczy, się e, zazdroszczę zawsze onkologom, którzy mogą pobrać fragment tkanki, płyn jakiś, mm -hmm. z, oznaczyć tam komórki i powiedzieć: To jest to. Ma pani raka. Musimy pani amputować tą pierś, potem zrobimy pani chemioterapię, wypadną pani wszystkie włosy, a jeszcze potem zrobimy radioterapię i spalimy pani skórę, ale jak tego nie zrobimy, to pani umrze, tak? My mamy. Wskaźnik masy ciała, czyli rozpoznajemy chorobę otyłościową dopiero na etapie, kiedy dojdzie już... Do bardzo dużych objawów. Tak, do objawów, mm. tak, czyli powiedzmy nie rozpoznajemy, kiedy ten guz piersi ma pół centymetra i możemy zastosować mini-inwazyjne leczenie, a szansa na wyleczenie jest duża, tylko po prostu już wówczas musimy całą tą, powiedziałbym, armadę, że tak to określę, uruchomić, prawda, już tutaj chirurgię bariatryczną, prawda, zastosować, bo, no bo wcześniej jesteśmy, powiedziałbym, bezradni. Myślę, myślę, że takim wczesnym dosyć objawem rozwoju choroby otyłościowej, która często jest mylona z przyczyną, jest insulinooporność. My, objawem? Tak. Zdecydowanie często słyszę że nie I to jest moim zdaniem objaw choroby otyłościowej rozumiany w ten sposób że a, mamy nadmiar energii dostarczany organizmowi względem wydatku energetycznego i organizm broni się przed tą akumulacją energii poprzez właśnie wyłączenie receptorów dla insuliny i poprzez zahamowanie transportu glukozy, glukozy do tak. komórki i odkładanie jej w, w postaci kolejnych, tam powiedzmy, e, gramów tłuszczu, tłuszczu. Tak. I to jest, muszę powiedzieć, o, objaw. I do no na oporności mógłbym dużo jeszcze powiedzieć, co troszeczkę jest niezgodne ze współczesną nauką. A myślę, że, że, że w tym kierunku pójdzie pójdzie świat jednak bo w, w, podobnie zresztą no, w, prosta sprawa czy cukrzyca typu drugiego tak no to mm -hmm. jest klasyczne powikłanie otyłości które cały czas przez wielu nadal Traktowane jako choroba. Jako mhm. Choroba. Często nawet słyszałem, że u chorych z cukrzycą, często, często stwierdzamy otyłość, no, co by niby sugerowało, że, że cukrzyca przyczynia się do rozwoju choroby otyłościowej. No, brak poza tym doprecyzowania kwestii cukrzyca typu drugiego, cukrzyca typu pierwszego. Proszę zwrócić uwagę na to, że ten dodatek typu pierwszego, typu drugiego decyduje o wszystkim. Mhm. Ale jeżeli byśmy zrobili no, są sądy... są dwie różne choroby w ogóle, nie? Drastycznie. No. To w ogóle jedna no. z drugą nie ma nic wspólnego, mm. tylko tyle, że jest podwyższone stężenie cukru krwi, tak? krwi. A się okazuje, że po prostu, mm, jakby się zrobili sądę uliczną, to ludzie nie mają żadnego pojęcia. W co czym jest, się różni jedno od tak, drugiego. A, a to jest jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Co więcej, cukrzyca, czyli też, tak powiem, ta prawdziwa cukrzyca, mm. czyli cukrzyca typu pierwszego. To jest zaledwie 10% przypadków. Mhm. Natomiast cukrzyca typu drugiego, czyli powikłanie otyłości, to jest 90% przypadków, prawda? I wiemy doskonale, i to też płynie z chirurgii bariatrycznej, mhm. że lecząc otyłość, otyłość. leczymy cukrzycę, mhm. prawda? Mhm. To profesor Bogdański mówił ostatnio, że jest, stawia sobie. Dałby sobie dwie ręce uciąć, że jeżeli byśmy wyleczyli wszystkich chorych na otyłość typu drugiego, no w sensie tak używając tej nomenklatury, z otyłości to choroba znika, zostaje ewentualnie na znaczy, jakiś... cukrzycę typu drugiego. Tak, tak. Oty... w sensie oczywiście. gdy leczymy tak, to po prostu nagle znika ta choroba z powierzchni ziemi. Znaczy się oczywiście i tak kiedyś było. Mm -hmm. Kiedy nie było w społeczeństwie osób chorujących na otyłość to nie było również cukrzycy typu drugiego. Mhm. Niewykluczone, że tutaj usłyszelibyśmy, znaczy musi, musimy też, musimy, musimy jedną rzecz sobie powiedzieć, mhm. że to, co słyszymy, a to, o czym się mówi, jest też pochodną naszej aktualnej wiedzy medycznej. No właśnie. Mhm. A jeżeli dysponowaliśmy, powiedzmy, lekami, które mogły doprowadzić do skorygowania podstawowego objawu cukrzycy, czy to pierwszego, czy drugiego, jakim była hyperglikemia tak, i doprowadzić do tak zwanej normoglikemii, czyli do prawidłowego stężenia, no to medycyna oferowała to chorym. Tak. Bardzo muszę powiedzieć, trudno przebijała się wiedza z chirurgii bariatrycznej do powszechnej jakby wiedzy takiej, bym powiedział, diabetologicznej, że leczenie otyłości jest podstawą leczenia cukrzycy typu drugiego. Na szczęście w chwili obecnej, kiedy są leki, które leczą otyłość, tak, to one zostały również dostrzeżone przez środowisko diabetologiczne i to środowisko diabetologiczne, myślę, że ci, którzy mają hmm. szerokie spojrzenie, to sami mówią, że to jest Podstawa leczenia cukrzycy typu drugiego to jest leczenie właśnie otyłości. Mhm. I, I rzeczywiście, lecząc, lecząc otyłość, myślę, że wyleczymy chorych z cukrzycy również, ale moglibyśmy, bo od tego zacząłem, usłyszeć coś takiego: nie, 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 nie. Ten chory nie choruje na otyłość, bo ma wskaźnik masy ciała 29. Tak, BMI ma 29. Mhm. No, rozpoznajemy otyłość, jak BMI jest powyżej 30. Mhm, tak. Ale to nie jest dowód na to, że ten chory nie holuje na otyłość. On Po prostu nie ma tego objawu. Tak, dokładnie. Mhm. To jest to kilka mhm. minut temu mówiliśmy o tym, tak to nie spełnia tych kryteriów rozpoznania choroby otyłościowej współcześnych opartych na, e, na, na wskaźniku BMI. Ale to nie oznacza, że u tego chorego nie doszło już do zaburzeń w zakresie neurohormonalnej regulacji spożycia pokarmów, prawda? To teraz proszę mi powiedzieć, czy są tacy lekarze w Polsce, do których pójdzie taka osoba, która ma BMI-27, BMI-29 i ona chce sprawdzić, czy ma otyłość? Czy może ona do kogoś pójść i zrobić jakieś badania, które to wykażą? Co się, jak zdiagnozować otyłość zanim pojawi się ten pierwszy najoczywistszy objaw znaczy się jeżeli, jeżeli ktoś ma 27, 20 powiedzmy 9 BMI to proszę zwrócić uwagę że w takiej terminologii medycznej, anglojęzycznej kiedyś mówiliśmy overweight czyli nadwaga mhm. a w chwili obecnej mówimy pre-obesity tak? czyli stan przedotyłościowy tak jakby mhm. tak na wzór stanów przednowotworowych, tak? czyli są to jakby stan chorzy. Albo Tak, są mm -hmm. to chorzy zagrożeni rozwojem choroby otyłościowej, już takiej pełnoobjawowej mm. z BMI powyżej 30. A... Myślę, że ważniejsza jest chyba inna rzecz. A niewątpliwie o równowadze, o prawidłowości w zakresie równowagi energetycznej naszego organizmu świadczy stabilność masy ciała, prawda? I myślę, że każdy z nas, je, je, jeżeli będzie obserwował swoją masę ciała, to sam jest w stanie sobie odpowiedzieć, czy ma zaburzenia w tym zakresie, czy nie. Nie chodzi tutaj o obserwację taką dwutygodniową, czterotygodniową, tylko o obserwację wielomiesięczną, czy nawet wieloletnią, mm. prawda? I y, tu sobie postawimy kropkę po miesiącu, tu po kolejnym, tu po kolejnym, tu, 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 tu. Jak wykreślimy trend, to widzimy po prostu, co się dzieje z naszym organizmem. Jeżeli to będzie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ja ważę raz 105, mm -hmm. raz 102 kg a raz 101, ale to się utrzymuje w tym, powiedziałbym, przedziale, prawda? Takich byłbym, zwykłych wachnięć, Był powiedzmy. Tak. Mhm. Dobowych, miesięcznych, sezonowych, wakacyjnych, mhm. trochę więcej, czy trochę mniej zimą, latem, ale odpukać ten trend będzie, powiedzmy, stały, taki plateau. Natomiast byłbym przerażony, gdyby się okazało, że jednak byłaby to po prostu prosta wznosząca się. I muszę Państwu powiedzieć... No to trwa że... latami to wznosimy, Tak, to... muszę mhm. powiedzieć Państwu, że pomimo tego, że zajmuję się leczeniem chorych na otyłość od kilkudziesięciu lat, to nie jestem w stanie dać takiej jednej cudownej rady, mhm. co można zrobić, bo współczesna medycyna jest nadal jednak bardzo bezradna. Względem leczenia chorych na otyłość, pomimo tego, że dokonuje się olbrzymi postęp mhm. na naszych oczach mhm. w zakresie chirurgii bariatrycznej, którą reprezentuję, ale również farmakoterapii choroby otyłościowej, to jest, muszę powiedzieć, Dorobek kilku ostatnich lat, prawda? To, znaczy, mhm. Tak, ale to jest, mhm. to jest w ogóle ewenement, że my w chwili obecnej dysponujemy lekami, którymi możemy pomóc chorym w zakresie kontroli masy ciała. Tego jeszcze dosłownie no, 4-5 lat temu lekarze byli bezradni. To się troszkę, um, um, bo rozumiem, że pan doktor ma po prostu wiedzę medyczną, natomiast dla laika, wie pan jak to brzmi, że te leki już są od dawna. Bo były leki, nie będę wymieniać nazw, zdelegalizowane już w Polsce, które wycofano z Polski. To był, proszę, też były leki, które regulowały mm -hmm. masę ciała. Proszę zauważyć, że we wszystkich tych lekach, nie, nie chciałbym się narazić komuś, ale mm -hmm. prawdopodobnie jak wyciągnęlibyśmy tak zwaną charakterystykę produktu leczniczego, no. to byśmy tam znaleźli informację, że me, dokładny mechanizm działania tego leku nie jest poznany. Tak. Natomiast w chwili obecnej po raz pierwszy dysponujemy lekami, które ja mówię są lekami o znanym nam mechanizmie fizjologicznym i patofizjologicznym rozwoju choroby otyłościowej, tak? Że my wiemy, znowu z chirurgii bariatrycznej, że u chorych chorujących na otyłość brak jest poposiłkowego wydzielania hormonu, który decyduje o tym, odsuń talerz, jesteś najedzony. Tak? To jakie to jest hormon? GLP-1, mhm. tak? A, a a, a jest, i jesteśmy w stanie go zastąpić. Co więcej, dzięki jakimś, a, czyli to jest można powiedzieć, takie postępowanie substytucyjne, tak? Ktoś, ktoś ma niedoczynność tarczycy, podajemy mu hormon tarczycowy tak. i działa, mhm. tak? Do pracy, do domu, do mhm. a tak niedoczynność tarczycy. A, tak samo tutaj. Substytucja, prawda? I, I jesteśmy w stanie pomóc tym chorym. Ale pewnie jest tak, bo niektórzy mówią, a to, to, to nie działa, u mnie nie działało. Pewnie jest wiele przyczyn rozwoju choroby otyłościowej, tak? Różne mogą być mechanizmy. To jest jeden z, z tych, których znamy, ale to i tak już jest gigantyczny sukces, tak? Mhm. Może jeszcze do jednej rzeczy się odniosę, bo <laughs> pojawiają się takie informacje, na przykład, bo takie głosy, no tak, ale ci nie wyleczą z otyłości. No przecież taka jest medycyna. Czy jeżeli ktoś choruje na nadciśnienie, tak, to czy jesteśmy, w, nie wiem, tam może jakiś niewielki procent odsetek chorych, chorujących na ciśnienie, jesteśmy w stanie wyleczyć, na przykład jak mają zwierzęta zerkowych, tak, mhm. ale. Tak, podajemy leki, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, dzięki czemu wydłużamy życie, zmniejszamy ryzyko zgonu i wiemy, że to powinniśmy robić. I znamy przypadki w życiu osób publicznych, które nie stosowały leków przeciwnadciśnieniowych i które źle kończyły. Tak? W związku z czym podobnie jest tutaj. No, po prostu jesteśmy w stanie dzięki postępowi w medycynie, Pomóc chorym w ten sposób, że kontrolować yy, poprzez przewlekłe stosowanie leków, masę ciała, czyli ten element, który jest podstawowym elementem rozwoju powikłań choroby otyłościowej, tak, czyli, czyli właśnie cukrzycy wspomnianej, czyli nadciśnienia nowotworów złośliwych, mhm. o których też powinniśmy pamiętać. A jakie nowotwory złośliwe są? powiedzmy, leżą w, tych, w tej gamie kilkuset powikłań choroby otyłościowej. Znaczy, na pewno jest to nowotwór złośliwy, jeżeli chodzi o kobiety, to podstawowym takim to jest nowotwór endometrium, tak? czyli mm. rak macicy, tak? ale również rak piersi, a rak nerki, prawda? A to są tak zwane, można powiedzieć, nowotwory hormonozależne, że... że Jakieś czynniki pewnie hormonalne decydują o tym, że u chorych chorujących na otyłość te, chor... te, te nowotwory rozwijają się częściej, ale są również nowotwory, które są, można powiedzieć, jak... zależne od fizyki, od mechaniki, tak? Jak na przykład hmm. gruczola-korak przełyku, gdzie w związku z tym, że u chorych chorujących na otyłość obserwujemy nadciśnienie w obrębie jamy brzusznej, co przekłada się na a zwiększoną częstość refluksu żołądkowo-przełykowego i to prowadzi do rozwoju nowotworu korka, przełyku częstszego u osób chorujących na otyłość nowotwory jelita grubego również, tak? Także a badania przeprowadzone, bo to może będzie interesująca wiadomość dla naszych odbiorców, dla pani odbiorców, mhm. że Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały wzrost częstości występowania nowotworów złośliwych u kobiet chorujących na otyłość o 40%. O 40% względem e, kobiet niechorujących na otyłość. To jest, muszę powiedzieć, gigantyczna, gigantyczny miażdżące. wzrost. Nie wiem, czy dokładnie będę w stanie zacytować, ale na każdy tysiąc kobiet na przestrzeni życia. U chyba 190 kobiet rozwinie się nowotwór złośliwy. O prawidłowej masie ciała, tak? Które mają prawidłową masę ciała. Natomiast w przypadku pań, które chorują na otyłość, będzie to chyba 260 czy 270 kobiet. Czyli z 1000 190-260, tak? Taka jest różnica. A nie wiem, czy nie należałoby w tym momencie powiedzieć, że na przykład wiemy z zakresu chirurgii bariatrycznej, że. Chirurgia bariatryczna zmniejsza częstość występowania nowotworów złośliwych osób chorujących na otyłość. No właśnie, porozmawiajmy o chirurgii bariatrycznej, bo mam wrażenie, że to jest na ten moment chyba najbardziej przebadana i najlepiej udokumentowana względem skuteczności leczenia choroby otyłościowej metoda leczenia. Czy przynajmniej tak wynika z mojego researchu. A ona wciąż jest traktowana, mam wrażenie, jako. Po pierwsze, albo zabieg dla kogoś, kogo wyciąga się dźwigiem przez wyburzone okno. Hmm. Wie pan, są takie programy na różnych Oczywiście. kanałach rozrywkowych. Yy, oczywiście albo, się z tym nie zgadza. Albo otrzymuję pytania, jakiego najcięższego chorego operowałem, tak. co ja mówię w dzisiejszych czasach jest dla mnie oburzającym pytaniem, bo to jest takie pytanie, jakby chirurgowi, onkologowi zadać, jakiego mm. największego, nie wiem, raka piersi operował. Mm -hmm. Albo prawda? jaką największą pierś pan w życiu wyciągnął. No, 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 no mm -hmm. tak, po prostu no, w medycynie idzie w zupełnie mm -hmm. innym kierunku. Yy, hmm. Więc jakby albo ta chirurgia, ba chirurgia bariatryczna jest traktowana jako. Ostateczna, ostateczność dla już takiej gigantycznej e, otyłości, e, albo jest traktowana, mam wrażenie, jako e, zabieg z gatunku medycyny estetycznej, że idziemy sobie do chirurga plastycznego i mówimy: proszę mi wyciąć pół żołądka i jeszcze zoperować brzuch, odesać tłuszcz, i ja już będę teraz szczupła. E, a to jest medycyna, po pierwsze, która ratuje życie, która daje ludziom zdrowie, przywraca ich organizmy do. Myślę, że to okay. przede wszystkim. Znaczy się mm -hmm. nie, nie wiem, czy będę w stanie takiej. Proszę zwrócić uwagę. Z własnego że, doświadczenia. Tak, jak pan ale myśli? że wiele moich wypowiedzi to nie są wypowiedzi, korzystam z okazji tutaj spotkania mm -hmm. z panią, a się podzielić jakimiś takimi swoimi przemyśleniami, obserwacjami wynikającymi z tego, że zajmuję się tym od kilkudziesięciu lat. Mm -hmm. Ale to są też przemyślenia i obserwacje, na które, czy, które też sobie zadaję pytania. Muszę, muszę pani powiedzieć więcej, że moja żona jest lekarzem hematologiem, ale troszeczkę w naszym domu brak jest równouprawnienia, bo jeżeli rozmawiamy o jakichś sferach medycyny, to, to, to niestety, dotyczy to, chor... niestety żona dotyczy to głównie choroby otyłościowej, a nie hematologii. Mhm. Ja tam wiem, że jest anemia, że jest chłoniak, mhm. że są dawcy szpiku i to wszystko. Natomiast bardzo często w naszym domu rozmawiamy. Jeszcze też biorąc uwagę, że dzieci albo są lekarzami, albo studiują medycynę, rozmawiamy o, o, o chorobie otyłościowej, prawda? I zastanawiamy się nad wieloma aspektami. I, i medycyna jest nadal często bardzo, bardzo, bardzo bezradna, prawda? W, w obliczu rozwoju tej choroby. Nie mamy takich rozwiązań wręcz oczywistych, jak są w innych dziedzinach medycyny, tak? No i cały czas oczywiście to przekonanie, nieuprawnione przekonanie o tym, że wystarczy mniej jeść więcej się ruszać, które jest kompletną bzdurą. Bo na to mamy już dowody naukowe. Teraz chirurgia bariatryczna. Dlaczego? Ech. Może tak, co wiemy? Chirurgia bariatryczna niewątpliwie w obserwacjach odległych ratuje życie chorych. Jak mnie ktoś pyta, dlaczego decyduje się na to, ażeby przeciąć człowiekowi skórę, włożyć mu do tego brzucha kamerę, włożyć narzędzia, wyciąć żołądek, to odpowiadam po to, żeby uratować mu życie. Mamy na to dowody naukowe. Tak? Z czego to wynika? Z a, wpływu chirurgii bariatycznej na masę ciała, jej redukcję i ustępowania powikłań choroby otyłościowej, Bądź zapobiegania ich rozwojowi. Wpływ jest gigantyczny, bo tych badań jest wiele, z kilkadziesiąt, ale takie jedno z moich ulubionych nie dlatego, że tutaj jest taka duża różnica, tylko one są takie bardzo obrazowe, a to są badania z 2015 roku teda Adamsa. I one pokazują, że jeżeli nie zdecydujemy się na poddanie, danych grupy chorych operacją bariatrycznym, to operacji bariatrycznej, to w perspektywie dziesięcioletniej nastąpi 74% wzrost ryzyka zgonu u tych chorych. 74%, czyli. E, Ci kon... ludzie mają mniejszą szansę na przeżycie niż. Większą na mnie, szansę przy... na zgon. Na zgon. O 74% w perspektywie dziesięcioletniej, tak? Konkretnie to mniej więcej wygląda w ten sposób, że po 10 latach śmiertelność w grupie chorych poddanych operacji bariatrycznej wynosiła 14%, a nie poddanych 24%. Ja zawsze to podczas swoich jakichś wykładów tłumaczę w ten sposób, że lekarz, do którego w danym dniu zgłosi się 100 chorych chorujących na otyłość olbrzymią, ma jakby dwie możliwości. Wmawiać tym chorym, no teraz mam już trzy możliwości, prawda? Znaczy, pierwsza, pierwsza rzecz to musi rozpoznać otyłość to jest podstawa. No ale wyobraźmy sobie, rozpoznał, co nie jest wcale takie częste. Rozpoznał. Yy, Mi się to yy, jeszcze yy, nigdy nie zdarzyło u lekarza pierwszego kontaktu. Ale ja, ja, ja chcę powiedzieć tak, ja tłumaczę swojej koleżanki i kolegów. Proszę zwrócić uwagę, no, byliśmy bezradni. Hmm. Tak. Yy, De facto, i następowało w, wśród lekarzy takie, ja miałem solution, miałem rozwiązanie dla mm -hmm. soli zoperuję cię. Tak, ale co taki biedny lekarz rodzinny miał za rozwiązanie dla osoby chorującej na otyłość? Nie było leków, nie było niczego, co wmawianie mu, jak ja to wie pani, mówię, ogórka, marchewki i fikołków. Był nonsens, bo też to czuł. Nawet też czuł, że to nie zadziała, bo słyszał o tym, że ktoś schudł, przytył, schudł, przytył, jest coraz gorzej, prawda? Sam może miał takie obserwacje, czyli intuicyjnie wiedział, że w związku z czym nieko następowało takie naturalne wyparcie i przerzucanie tej odpowiedzialności na chorych. Tak to proszę też rozumieć, prawda? Teraz, kiedy dysponujemy lekami, dysponujemy chirurgią bariatryczną. Te perspektywy są większe i ja widzę olbrzymi postęp w tym zakresie, jeżeli chodzi o lekarzy. Prawda, mm -hmm. interesują się leczeniem y, choroby otyłościowej, jest olbrzymi progres, olbrzymi. A, natomiast, natomiast teraz tak, czyli mamy tak: zmniejszenie ryzyka zgonu. Wracając do grupy stu chorych, stu chorych zgłasza się do lekarza, i ten lekarz im mówi tak: Marchewka, ogórek i fikołki. Prawda? No przecież sobie poradzisz, ogarniesz się, tam załóż łańcach wygląd. na lodówkę, uh -huh. no przecież widzisz, jak ja wyglądam, uh -huh. prawda, i tak dalej, i tak dalej. Też kiedyś musiałem zrzucić 5 kg. Tak, i w ogóle tam uh -huh. oh, weź coś ze sobą zrób, uh -huh. albo nie będę pań, pani leczył, jak pani coś ze sobą nie zrobi, prawda? Ja I miałam tak dalej. przykład lekarki, do której poszłam po badania na pokrzywą cukrową, bo w, niektóre gabinety Diagnostyczne wymagają jakby zlecenia od lekarza. Mm -hmm. Bo to jest dość obciążające tak. badanie, prawda? I poszłam po takie skierowanie, i pani mnie tak zjechała z skóry wzrokiem na dół. Mówiła, pani jest gruba, po co ja pani mam dawać skierowanie na, cukrzy na badanie Czyli, na cukrzycę cztery lata temu, trzy. Mm. I powiedziała, jak pani jak pani ze sobą nie zrobi, to pani tak umrze za 15 lat. A poza tym, po co się pani chce badać, jak pani za chwilę zachoruje na białaczki, to pani w badaniach nie wyjdzie, a za miesiąc pani może być... No po prostu na takiej zasadzie. Nic nie... po, po co mam pani dawać badania, jak i tak pani może umrzeć? Bo jest pani gruba. No, ale proszę no. zwrócić uwagę, na czy tak... Czy to ewenement jakiś wydarzeń? Była, była niewielka grupa pasjonatów zajmujących się niechirurgicznym leczeniem choroby otyłościowej w dobie, kiedy nie było leków przeciwotyłościowych, mm. czyli dosłownie jeszcze do 4-5 lat tak. temu. A pozostali lekarze w ogóle wypierali to, bo tak jak mówię, nie mieli podstawowego narzędzia, jakimi są leki. No. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Powszechnie występuje nadciśnienie tętnicze. Ma pani nadciśnienie, jest pani cała czerwona, ma pani wrażenie, że głowa pani pęknie i nie ma leków na nadciśnienie. I idzie pani do lekarza. No co ten biedak ma zrobić? No nic nie jest w stanie zrobić. Może, pani no może powiedzieć w mniej soli. No nie, Niech się pani nie denerwuje tyle. Czyli dokładnie ta sama narracja, no, prawda? Tak. Co przy chorobie otyłościowej. No. Po prostu świat medycyny był bezradny. Okay. I proszę to zrozumieć, że w związku z tym następowało niejako, natur jak, jak nie mogliśmy pomóc. Ja mówię, ja byłem w uprzywilejowanej, tak bo moi koledzy chirurzy bariatrzy, byliśmy w uprzywilejowanej, Sytuacji, tak? sytuacji, Bo zajmowaliście się akurat Bo my, tą Było ro, mhm. rozwiązanie dla chorych. Mhm. Prawda? Superujecie. Okej. Okay. Ale już się kłopot zaczynał, jak przychodziła chora, która nie miała wskazań do operacji bariatrycznej, a dostrzegała to, że za chwileczkę po prostu nastąpi potrzeba, katastrofa. No prawda? Ja mówię, proszę pani, nie ma pani wskazań, no ale to co mam przytyć, no i, ta, no i też byłem bezradny. I Co, co ja, te, nie byłem w stanie. Dzisiaj na szczęście to się zmieniło, tak. Ale wracając do tej grupy stu mhm. chorych. To jeżeli będzie wmawiał marchewka ogórek Fikołki, to po 10 latach, zgodnie z tym badaniem, które cytuję, umrze 24 chorych. Jeżeli weźmie tych 100 chorych i powie im, proszę Państwa, chorujecie na bardzo poważną chorobę. Zgodnie z wynikami badań naukowych. Macie wskazania do leczenia chirurgicznego otyłości. Owszem, jest to leczenie obarczone ryzykiem okołooperacyjnym, ale jest to inwestycja w Wasze życie i zdrowie spośród Waszej setki. Jeżeli poddacie się wszyscy operacji, umrze 14. Jeżeli się nie poddacie, umrze 24. 10. W skali naszego kraju, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę około półtora miliona chorych ma wskazania do leczenia chirurgicznego otyłości, to w ciągu 10 lat oznacza to 150 tysięcy istnień ludzkich, które można uratować lub stracić. Proszę zwrócić uwagę. Jest całkiem pokaźne miasto, prawda? Może jeszcze tylko jeden. Tak, to jest Zabrze tak, się dzisiaj. mówi. dzisiaj. To jest Zabrze, ma 150 tysięcy. Na przykład, wspominane no. przez tak. nas dzisiaj. Można być rodzinne. Tak, tak, tak. A. Proszę zwrócić uwagę, że, bo to muszę powiedzieć, że dzisiaj mamy jeszcze trzecią opcję, wspominaną przeze mnie farmakoterapię, prawda? My do końca nie wiemy w chwili obecnej, nie mamy wyników badań naukowych, które pokazują do końca jednoznacznie, jak powinniśmy prowadzić tego chorego, jeżeli on na przykład ma wskazania do operacji bariatrycznej, czy jednak najpierw powinniśmy spróbować leków, prawda? Czy może już operować? To w dużym stopniu będzie zależało od mhm. chorego. Prawda? Ale myślę, że zawsze powinniśmy stosować generalną zasadę, jaką, jaka jest w medycynie. Czyli jeżeli nawet wydaje nam się, że dane leczenie może być nie tak skuteczne, jak inne, ale jest ono obarczone mniejszym ryzykiem, to powinniśmy sięgać po to leczenie, prawda? Czyli jeżeli w dzisiejszych czasach dysponujemy możliwością farmakoterapii przeciwotyłościowej, to niewątpliwie powinna być to pierwsza linia nasza terapeutyczna. Bardzo szybko się zorientujemy, czy będzie to postępowanie skuteczne, czy nie. Prawda? To jest kwestia, co nie wiem. Dwóch, trzech miesięcy wiemy, tak? Mhm. A jeżeli nie, to naturalną rzeczą jest wówczas kwalifikowanie chorego do operacji bariatrycznej, bo wiadomo, że już nic innego mu nie pomoże, tak? Ja to nazywam stanem normalności. A myślę, że idziemy w kierunku takiego stanu, czyli, czyli sytuacji, w której przede wszystkim będziemy rozpoznawali chorobę otyłościową, to staje się możliwe, ponieważ jesteśmy w stanie, jako medycy, zaproponować chorym leczenie, tak? Jeżeli rozpoznamy chorobę, to powinniśmy oferować chorym leczenie. Leczenie, oczywiście jak najmniej inwazyjne w pierwszym rzucie, ale nie przechodzimy obojętnie, jeżeli to leczenie jest nieskuteczne, tylko kwalifikujemy chorych do kolejnego postępowania. Tak jak to chociażby jest na linii kardiologia, kardiochirurgia. Tak? No tak, najpierw są leki, potem operacja. Jest to oczywiste, nikogo to nie dziwi. Tak samo myślę, że powinno być to w zakresie powiedzmy leczenia chorych na otyłość. Tak sobie teraz takie skojarzenie miałam, czy pewnie niesłuszne, chociaż może, nie wiem, że jednak w wielu przypadkach tych chorych na otyłość się po prostu kwalifikowało do leczenia paliatywnego tak na dobrą sprawę. No po prostu jest pan chory. Teraz proszę po prostu sobie żyć do końca. Znaczy się... Yy, Z leczenie, taką niską wiedzą leczenie, jej... leczenie paliatywne choroby otyłościowej jest powszechne, mhm. bo... Tak naprawdę lecząc wyłącznie powikłania choroby otyłościowej, takie jak wspomniane na przeze mnie, mhm. często cukrzyca typu drugiego, a nie zwracając uwagi na przyczynę tej cukrzycy typu drugiego, czyli nie lecząc otyłości, leczymy tego chorego paliatywnie. Na szczęście diabetolodzy to już dostrzegli i ten taki glukocentryczny, prawda, to glukocentryczne spojrzenie na leczenie cukrzycy chyba odchodzi ja do Ja mam lamusa. właśnie takie wrażenie, bo też oczywiście jestem zdiagnozowana na insulinooporność, yy, znaczy miałam jakby stan przedcukrzycowy, hiperinsulinami i tak dalej. I, I też pamiętam, że właśnie te 3-4 lata temu leczono głównie właśnie tylko i wyłącznie koncentrując się właśnie na tym, yy, natomiast no być może dlatego, że nie było leków. Tak, yy, hmm. taka ewolucja dokonuje się w chwili obecnej wśród w świecie diabetologicznym. Z jednej strony się cieszę, ale z drugiej strony, muszę, muszę pani powiedzieć Państwu, że szkoda, że współczesna medycyna nie czerpała jednak ze zdobyczy chirurgii bariatrycznej, bo o to pani pytała. Tak, no dlaczego? Pierwszy się tego konsensus, nie na przykład dotyczący tego, że by leczyć chirurgicznie chorych na cukrzycę typu drugiego, został opracowany i opublikowany w 2011 roku i to przez International Diabetes Federation, nie przez. Chirurgów, bariatrów, tylko przez Międzynarodowe Towarzystwo zajmujące się leczeniem cukrzycy. I Pan mówi o tym, że tych pacjentów chorych na cukrzycę typu drugiego kwalifikowano do operacji bariatrycznych, tak? Jaką metodę leczenia? Ja tak, mm. Klasycznym wskazaniem do operacji bariatrycznej jest BMI powyżej 40 lub powyżej 35 i powikłania. Ale tutaj pojawił się problem taki, że mamy na przykład chorych w przedziale BMI pomiędzy 30 a 35, a nawet w krajach azjatyckich poniżej 30, tak? którzy chorują na cukrzycę typu drugiego. Mm. Sięgamy po wszelkie dostępne te ileś 10 lat temu możliwości farmakoterapii i okazuje się tak, że nie uzyskujemy tak zwanych celów terapeutycznych, mm. czyli nie uzyskujemy normalizacji glikemii, nie uzyskujemy powiedzmy redukcji hemoglobiny glikowanej, albo o czym często zapominamy nie uzyskujemy redukcji masy ciała, bo to też był jeden z celów mm. terapeutycznych, o którym powszechnie zapominano, a wręcz przeciwnie, nawet obserwujemy wzrost masy ciała. Czyli nie, w sytuacji, kiedy u chorego chorującego na cukrzycę typu drugiego z BMI poniżej 35 nie uzyskujemy celów terapeutycznych, to jest to wskazanie do postępowania chirurgicznego, mm. tak, bariatrycznego. Ale to tak można powiedzieć na świecie dosyć przeszło, a już na pewno w naszym kraju bez większego echa. No teraz na szczęście mamy już nowocześniejsze leki przeciwcukrzycowe mhm. w zasadzie przeciwotyłościowe, mhm. bo tymi lekami uzyskujemy ten postęp w leczeniu cukrzycy typu drugiego i na pewno świat się pod tym względem bardzo zmienia. A dlaczego jeszcze? Bo też pani zadała to pytanie, dlaczego chirurgia baretyczna jest niedostrzegana, tak? Ja nie wiem. E Wydawałoby się, że oczywistym rozwiązaniem powinno być to, że w momencie, kiedy chory uzyskuje powiedzmy taki stopień zaawansowania choroby otyłościowej, która kwalifikuje się do postępowania chirurgicznego, to powinien zostać skierowany do, do tego postępowania, ale tak się nie dzieje. A kieruje Muszę... kto? Lekarz pierwszego kontaktu? Każdy lekarz mhm. może. Jak, jak ja... Powiem tak, jak ja spotykam się z lekarzami, to co ja mówię, jaka powinna być ich rola? Powinna być polegać na tym, że powinni poinformować chorego o tym. Hmm. Nie wszyscy chorzy, muszę powiedzieć łatwo i ze zrozumieniem akceptują takie, taką informację, prawda? Jeżeli na przykład lekarz mówi, proszę pana, choruje pan na otyłość, prawda? I ma pan wskazania do operacji, to może się zdarzyć, że taki chory, jak wyjdzie z tego gabinetu, to powie, co za debil, prawda, o czym mi tu opowiada, prawda, nie, nie? gdzie tam, co mam, co no. żołądek dać, dziewięciu nie, co no. za... Chcesz... Tak, ale to, myślę, że to troszeczkę działa inaczej, może ten chory w pierwszej chwili odrzuci to, prawda, mm. będzie miał taki mechanizm wyparcia, ale będzie już miał tą informację i z czasem, kiedy zda sobie sprawę, że jest bezradny w obliczu rozwoju tej choroby, będzie wiedział, co ma zrobić, tak? Będzie wiedział, że istnieje taka możliwość leczenia, a proszę zwrócić uwagę, że wielu chorych w ogóle nie wie, że są operacje bariatryczne, pomimo tego, że dużo mówimy o tym. Wydawałoby się, że po prostu cały czas, cały czas mówimy o bariatryce. Bo żyjemy w bańce i jakby, jakby oboje się koncentrujemy z różnych stron wokół tematu otyłości. A a, a, hmm. a chorzy o tym nie wiedzą. No, teraz to się zmienia. Na szczęście większość chorych jest kierowana przez lekarzy, tak? Nawet jak pytam zawsze o to chorych, to chorzy mówią na przykład: O, pani doktor mi powiedziała, pa, moja pani doktor, która mi tam leczy cukrzycę, powiedziała: koniec z tą zabawą, musi pan się zoperować, prawda? Nie ukrywam, że podoba mi się taki komunikat, bo tak jak chory przychodzi z przepukliną do lekarza, to lekarz w oczywisty sposób wie, co z tym chorym należy zrobić, należy go zoperować. Mhm. I tak też powinno być w przebiegu choroby otyłościowej. Rozpoznanie, wdrażamy leczenie zachowawcze czy farmakologiczne, nieskuteczne, kierujemy okay. do operacji. Okay. Normalność. Prawda? Natomiast yy, tak, się, tak się nie dzieje, ale to się zmienia, muszę powiedzieć. Może też jesteśmy niewydolni, prawda? Jako system. No mm. bo yy, to yy, jeżeli. Jeżeli czas oczekiwania na operację bariatryczną w chwili obecnej to są, to są miesiące, prawda? jeżeli czasami nie lata i jeżeli operacja bariatryczna stanowi część ogólnego budżetu oddziału chirurgicznego przeznaczonego na leczenie innych chorych, gdzie powszechnym zjawiskiem są tak zwane nadwykonania, czyli przekraczanie tego budżetu przez oddziały, przez szpitale, i często stoimy przed wyborem, czy, czy poddać leczeniu chirurgicznemu chorego na chorobę nowotworową w zakresie przewodu pokarmowego. Kogo mam operować? Chorego na jelita grubego, czy chorego na otyłość? No kogo by pani wybrała? No kogo by pani no, wybrała? nowotworowego pacjenta. No myślę, że każdy, prawda? Ale widzi pani, tutaj to jest powrót do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że... Wybierając tego chorego na raka i grubego, my musimy pamiętać, że choroba otyłościowa zwiększa ryzyko występowania nowotworów złośliwych także w zakresie jelita grubego. I za chwileczkę nie lecząc tego chorego z powodu choroby otyłościowej, my doprowadzimy do sytuacji, że przenosimy de facto tego chorego na to łóżko. Tylko że za tak, parę lat. Tak, mhm. tak. Także, poza tym my nie chcemy jako lekarze być selekcjonerami. Hmm. Komu mamy znaczy oferować. ja w ogóle uważam, że to jest takie obciążenie na na, na, służbę, znaczy na, na was, na lekarzach, e, no, które chyba nie, nie wiem, czy jest w jakimś innym zawodzie, że musicie decydować le, jako lekarze, kto się bardziej nadaje do operacji, komu się odmawia. No, tego, ja niestety no? właśnie o tym mówię, że te, hmm. tutaj powiedzmy, ja biję się o chirurgię bariatryczną od kilkudziesięciu lat. Muszę powiedzieć, i to nie jest łatwy temat. Teraz on znalazł y, dużo zrozumienia. Pewnie osoby zainteresowane, zaangażowane wiedzą o Też programie. po to tu jestem. Ko żebyś Ko Ko Kozbar, mm -hmm. prawda? Tak, tak, tak. Który został wdrożony przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. E no nie ukrywamy, że jest to nowa jakość, y ale i olbrzymie wyzwanie. Dla współczesnej opieki zdrowotnej w naszym kraju, gdzie model takiego kompleksowego, skoordynowanego leczenia napotyka olbrzymią barierę mentalną, gdzie wszyscy funkcjonujemy jakby w tym takim dotychczasowym systemie, prawda? Konsultacja, 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 operacja, konsultacja, a tu wszystko jest już zaprogramowane. I, 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 I no, dla chorych niewątpliwie jest to gigantyczny postęp, mm. ale nie wszyscy chorzy, muszę powiedzieć, doceniają to. To, to jest znaczy? dla nas. No, wie pani, włączamy chorych do programu. A przeprowadzamy badania, przeprowadzamy konsultacje, a chory nagle nie pojawia się, przestaje odbierać telefony, nie zgłasza się, dzwonimy, piszemy, prosimy, maile wysyłamy. Zero po prostu. Zero odpowiedzi, zero reakcji. A przynajmniej w naszej grupie około 100 chorych, których włączyliśmy, co, co najmniej mamy dwa, trzy takie przypadki, gdzie chorzy po prostu zu, zupełnie można powiedzieć, zlekceważyli. To... Może się przestraszyli. No, ale to... ale zwrócić mm -hmm. uwagę tak, kiedy mm -hmm. chory się zgłasza, to tak. Mm -hmm. Otrzymuje skierowanie od swojego lekarza, otrzymuje informacje na piśmie, ma konsultację włączającą do programu, gdzie jest informowany o tym programie, choruje na tą chorobę od wielu lat, interesuje się, no nie trafił, nie przechodził obok i mówi, o, tutaj operują, prawda? No to no, sobie to ja ty, tutaj się też operuje. No to nie działa tak, tak? <noise> no. A poza tym muszę powiedzieć, kolejny problem, z jakim się borykamy, to niedodiagnozowanie chorych, chorujących na otyłość, gdzie my odkrywamy po prostu tyle różnych chorób, u tych chorych, których w ogóle nie zostały rozpoznane, tak? Pamiętam taką, powiedzmy tak, że mamy zgodnie z tym programem, ja dam taki przykład, zgodnie z tym programem chorego przygotowy powinniśmy od momentu włączenia do programu powinniśmy operować po przygotowaniu trwającym od 3 do 6 miesięcy. I powiedzmy tak, chory się zgłasza, my planujemy, że go przygotujemy w ciągu 3 miesięcy, tak? Ustalamy mu termin operacji. Rozmawiam z jednym z takich chorych, mówię, proszę pana, musimy przenieść panu termin operacji, bo na pewno nie jesteśmy w stanie pana mhm. przygotować. Jak to? Dlaczego mi chcecie przenosić ten termin operacji? Miałem być wówczas operowany. No ale proszę pana... Przecież pan wie doskonale, że w czasie tej diagnostyki stwierdziliśmy Pana cukrzycę. Chorzy wypełniają ankiety takie na dzień dobry, gdzie wpisują na co chorują. Nic ten chory nie wpisał, nic, zero. Zdrowy. Po prostu tak, tylko, przepraszam, za gruby, jak to chorzy mhm. czysto. Nic nie jest, tylko tak są za, za tak. Nie używam tego słowa. Wiem, Gdzie ale to no, jest kamera? tam. Używamy go dlatego, żeby określić jakby no. wielkość ciała. Jestem za duży. no tak. za ciężki. I, 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 I ankieta pusta, wszystko tak. Ja mówię, że pana, cukrzycę odkryliśmy, całkowicie rozregulowana, tak? Ma pan naciśnienie te mhm. nie o którym pan nie miał żadnego pojęcia, tak? Zaburzenia oddychania w czasie snu, w związku z czym wymaga pan. C aparatu Cepap, tak? I, i, I kilka różnych innych patologii, prawda? Które nas blokują. Nie możemy pana zoperować. Owszem, zmieścimy się w tym czasie 6 miesięcy, ale tak naprawdę to wszystko, co my u Pana odkryliśmy, to powinniś, powinno być odkryte wcześniej 5-10 lat temu, hmm. prawda? A nie teraz. E kolejna rzecz. W naszym postępowaniu rutynowym, w naszym naszym jakby procesie przygotowania kobiet do operacji bariatrycznej, jest również konsultacja ginekologiczna. No, mówi się, że każda kobieta powinna regularnie, przynajmniej raz do roku, chodzić do ginekologa. Wiemy, że nie chodzi. Ile mamy odkryć w zakresie patologii ginekologicznych, włącznie z nowotworami, to to jest po prostu jeden Pan Bóg, je, tak naprawdę. To jest nieprawdopodobna sytuacja, gdzie my na etapie diagnostyki przed operacją bariatryczną odkrywamy patologie, które, no, myślę, że przy dbałości o stan zdrowia, bo tak to trzeba powiedzieć, mhm. no, bo jeżeli kobieta nie chodzi przez kilka dni, to to jest brak dbałości o stan zdrowia, no, ale również ograniczenie, nie, bo to nie chodzi bo, bo, bo co bo kolejka bo mm -hmm. godziny na przykład no jak ona pracuje od 8 powiedzmy od 7 do 17 jak inekolog w no, rejonie są, od 8 do 12 tak. przyjmuje prawda no, to jest co zrobić tak. no? mm -hmm. jeszcze była pandemia tak mm. tak także także po prostu w, w, kwestia dbałości jednak ale i wydolności naszej opieki zdrowotnej prawda to jest niewątpliwie ten program bo to jest program pilotażowy mm. Obnaża mm, te niedoskonałości, zarówno po stronie. NAS? Mm. Czyli y, medyków, a organizacji opieki zdrowotnej, ale również i chorych, Pewnie. którzy po prostu wielokrotnie nie dbają o swój stan zdrowia, nie szanuje się. Wie pani, to jest tak, jak coś dostaje się za darmo. To się tego nie szanuje, prawda? I myślę, że tak niestety jest często chyba w naszym społeczeństwie. Nie ma poczucia wartości zdrowia, ponieważ yy, no, mamy system opieki zdrowotnej taki, jaki mamy, prawda? Mm. Znaczy prawda też jest taka, że gdybyśmy teraz się zastanowili, bo mówimy tutaj trochę o niewydolności tego systemu, yy, trochę naczyń połączonych, prawda? Ale yy, co by było, gdyby pacjenci. Nieleczeni na otyłość. Jak oni obciążą. Tak, tak jest. Właśnie Ale przepraszam, tak mamy. Taką sytuację ano, okay. mamy w teraz, okay. no, Oczywiście, na no, jeżeli mówimy o 3 milionach chorych na cukrzycę, a 90% wiemy, że to jest cukrzyca typu drugiego, to de facto mówimy o armii 2 milionów 700 tysięcy chorych, u których leczymy no to jest cukrzycę. Czyli 10% typu... społeczeństwa? Tak, no, mm. cukrzycę dorosłego. Mm. Absolutnie. Dorosłego, no. Leczymy cukrzycę typu drugiego, nie lecząc otyłość. Znaczy, niewątpliwie to jest tak, że bardzo jest trudno zorganizować taki system opieki zdrowotnej, jaki jest w naszym kraju. Myślę, że jest on olbrzymim, wbrew, jest on niedoceniany przez chorych, ale nie chcę powiedzieć, wypowiedzieć tezy, która. Przez, za którą mogę być krytykowany przez swoje koleżanki i kolegów lekarzy, ale myślę, że jest naszym mimo wszystko olbrzymim osiągnięciem. Mhm. Mianowicie proszę zwrócić uwagę, że no trudno, czasami z kolejką, czasami powiedzmy tam wyczekając w poczekalniach tak? i tak dalej, i tak dalej, ale jednak jesteśmy w stanie leczyć całe społeczeństwo na bardzo wysokim poziomie, często technologiami bardzo wysokokosztowymi. Tak? Przecież takie rzeczy jak chociażby nowoczesne chemioterapie, prawda, czy, czy ca całe, powiedzmy, powiedzmy, zagadnienie przeszczepów, prawda, narządowych czy tkankowych. To, to nie są, są prywatne operacje. To są, mhm. Nikogo na to mhm. nie stać. Mhm. Prawda? Na świecie w większości systemów opieki zdrowotnej albo ktoś by płacił bardzo wysokie ubezpieczenia zdrowotne. Mówimy I tu najp... o kilku tysiącach złotych miesięcznie albo i więcej. Najpierw mhm. by analizowano, jakie ma ubezpieczenie, mhm. i do tego dostosowywano by leczenie. Tak. Albo pozostawałby bez leczenia, mhm. albo jak to jest w niektórych krajach, poważna choroba oznacza bankructwo. Prawda? Także niewątpliwie jest to nasze wielkie osiągnięcie jako społeczeństwa. całego mhm. społeczeństwa. To się zgadza. Natomiast musimy ewoluować. I o tym chciałbym powiedzieć, mhm. bo to w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem przed chwileczką, czyli programu COSPAR. Nie ma chwili obecnej systemu opieki zdrowotnej, w którym Niezależnie od nakładów finansowych, nie bylibyśmy w stanie wszystkich tych nakładów finansowych skonsumować. O czym myślę? Damy kolejny miliard. Nie ma problemu. Zrobimy takie badanie, takie badanie, takie badanie, takie leczenie, takie leczenie, takie. 2 miliardy. Też skonsumujemy. 20 miliardów. Nie ma problemu. Ile byśmy nie, do takiego, nie wpompowali w system opieki zdrowotnej, to 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 się skonsumuje. Dlatego myślę, że program COSBAR jest też ważnym programem, dlatego, bo on jest oparty na takich założeniach, które się nazywają z języka angielskiego Value-Based Healthcare, czyli medycyna oparta tak, tak. na wartości. Mhm, tak. Tak? Czyli mamy taką sytuację, gdzie liczy się uzyskiwany efekt. Prawda? Czyli tak, przede wszystkim koncentrujemy się na problemie, dążymy do jego rozwiązania w określonym czasie i oceniamy wyniki. Prawda? To i w ten sposób niejako pakietowo jesteśmy, powiedzmy, finansowani. Nie na te wszystkie rozproszone konsultacyjki, których można mnożyć tysiące, prawda? Hospitalizacje, których można mnożyć tysiące, tylko po prostu nad rozwiązaniem problemu. W tym kierunku idzie świat i w tym kierunku powinna również ewoluować nasza opieka zdrowotna, bo tak jak mówię, ile byśmy, ja ile byśmy nie wpompowali pieniędzy mhm. w nasz system opieki zdrowotnej, to nigdy nie, nigdy nie będzie działał dobrze, jeżeli będzie oparty. Na, na takim podziałbym tradycyjnym modelu. No teraz widzieliśmy przez ostatnie dwa lata, dwa i pół roku, jak poradziliśmy sobie z wielką, no światową epidemią e, e, SARS-CoV-2. E, i, I jakby mam, mówimy też o tym, że jedną z największych teraz epidemii, jeżeli nie większą niż, niż COVID, jest e, plaga otyłości. Więc e, A to czy... jest w ogóle ciekawa historia, mm -hmm. muszę pani powiedzieć. Mm -hmm. Ja na początku pandemii. COVID-19. Pamiętam, jak kiedyś wróciłem do domu i mówię do żony, to, to a propos mm. no, tych naszych rozważań: Mówię tak, Iwanko, no i co z tego mojego całego życia zawodowego? 30 lat zajmowania się leczeniem otyłości i to wszystko, mówię, pandemia, no przecież to ja zniknie. Uh -huh. Ludzie umierają na potęgę, prawda? Kto będzie się interesował tym, żeby w ogóle otyłych tam, prawda, leczyć, ratować i tak dalej, i tak dalej. Muszę powiedzieć, że no, to był dla mnie olbrzymi taki cios, prawda, mm -hmm. bo to, proszę zrozumieć, jakby świat się walił, tak? No, no tak. tak. Wszystko się zmieniło. Stała się, ale rzecz niesamowita, bo okazało się, że tak, że choroba otyłościowa, otyłość Zwiększa ryzyko zachorowania na COVID-19. Tak, ona się nagle pojawiała wszędzie jako predys, predysponująca. Tak, no, tak, zwiększa tak, ryzyko tak. ciężkiego przebiegu, przebiegu. Czyli tak, zwiększa ryzyko zachorowania, zwiększa ryzyko mm -hmm. ciężkiego przebiegu, zwiększa ryzyko śmiertelności. Kolejna ważna rzecz, również z pola chirurgii bariatrycznej, że leczenie otyłości zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 i zmniejsza ryzyko, ryzyko zgonu, prawda? Kolejna rzecz, że otyłość, można powiedzieć, ma swój niezależny wpływ na powiedzmy zachowania nasze żywieniowe. Teraz opublikowaliśmy takie badanie w, nutri w Nutrients, a, które prowadziliśmy w okresie przed i Pandemią, i, i, i w trakcie pandemii pod kierunkiem pana profesora Samolińskiego, które wyraźnie pokazuje, że otyłość jest jakby. Niezależnym, prawda? Niezależną chorobą, która wpływa na nasze zachowania żywieniowe, na naszą aktywność fizyczną. Czyli nie tak, jak my mówimy cały czas, że. A zachowania a, społeczne. że a, tak, że mm. aktywność, aktywność fizyczna i zachowania żywieniowe wpływają. Na od nie, otyłość wpływa, choroba otyłościowa wpływa na te zachowania, tak? Wręcz odwrotnie. I, i, i generalnie rzecz biorąc, nagle się okazało, że pandemia nie tylko nie. Zlikwidowała uh -huh. chirurgii bariatrycznej. Uh -huh. Nie tylko nie zlikwidowała a zainteresowań związanych z chorymi na otyłość, leczeniem choroby otyłościowej, ale wręcz spotęgowała uh -huh. nasze zainteresowania. I muszę powiedzieć, takiego zainteresowania leczeniem tej choroby społecznego, medialnego, ja dotychczas nigdy nie przeżywałem, jak od momentu kiedy uświadomiła nam pandemia, jak niebezpieczna mhm. to jest choroba, choroba otyłościowa? Mhm. Jeszcze chciałam pana profesora podpytać o pacjentów. Teraz pojawia się projekt nad kartą, projekt prac nad kartą praw pacjenta chorującego na otyłość. W jaki sposób opracowanie takiej karty praw pacjenta chorującego na otyłość pomoże mu lepiej poczuć się w gabinecie? Pomoże mu lepiej y, uzyskiwać pomoc, no bo to jest grupa, która jest mocno dyskryminowana. Znaczy, się tutaj to mówiłyśmy. właśnie z tego wynika. Mhm. Powszechna dyskryminacja i stygmatyzacja chorych na otyłość powoduje moim zdaniem takie wycofanie, prawda? Również mhm. nie tylko społeczne, ale również wycofanie w gabinecie lekarskim i uświadomienie chorym na otyłość, że mają prawa związane z rozwojem tej choroby, mają prawo do leczenia tej choroby. Myślę, że może być jednym z takich kluczowych, przełomowych momentów, jeżeli chodzi o, o postęp w zakresie, w zakresie opieki nad tą grupą chorych. A powinniśmy jako społeczeństwo zrozumieć, że to jest w interesie nas wszystkich, bo leczenie choroby otyłościowej jest, jak to się mówi z języka angielskiego, cost effectiveness, czyli lecząc chorego na otyłość, inwestujemy w. Muszę powiedzieć, opiekę nad tym chorym zdrowotną, mhm. bo w przyszłości nie będziemy wydawali pieniędzy na leczenie powikłań choroby Właśnie. otyłościowej, co jest zdecydowanie bardziej kosztowne aniżeli leczenie przyczyny, czyli samej otyłości. Mhm. A proszę powiedzieć jeszcze, tak do pacjentów, którzy boją się pójść do gabinetu, co by pan im poradził? Bo boją się. Każdy, myślę, że. Boją awariot... się chirurga, czy. Boją, Nie, boją się... się zderzenia z lekarzem, który znowu potraktuje ich z góry i powie proszę mnie jeść więcej się ruszać dietę trzeba zastosować dopiero wtedy zobaczymy zrobimy znowu wyniki badań i zobaczymy co dalej. Znaczy ja myślę proszę państwa ja jestem głęboko przekonany że postęp w zakresie nowoczesnej wiedzy związanej z chorobą otyłościową wśród moich koleżanek i kolegów lekarzy jest bardzo duży i coraz rzadziej będziemy się spotykali z taką sytuacją mhm. to już o tym wielokrotnie dzisiaj mówiłem. Natomiast y, natomiast, no, każdy z nas ma prawo do wyboru lekarza, u którego się leczy, prawda? Tak. No, powinniśmy podejmować odpowiednie Myślę, decyzje. Ale też nie wszyscy o tym wiedzą i może właśnie temu służą te rozmowy, tak jak cykl y, czy kampania w ogóle, porozmawiamy szczerze o otyłości. To właśnie wspomniany temat. Dobra. Raport. Czy Państwo wyobrażacie sobie mhm. sytuację, w której e, zgłasza się chora do lekarza i mówi: Panie doktorze, Boże, niech pan patrzy, tutaj mam guza w piersi. Ale lekarz mówi, proszę pani, każdy ma tam jakiegoś guza, niech pani sobie dwa liście kapusty codziennie wieczorem przykłada. No, nie, no to jest... Ja bym zadzwoniła na policję i powiedziała, że ten lekarz po prostu. No, no sorry. No. Ale jeżeli lekarz, przepraszam, to będą chyba bardzo ostre słowa, ale jeżeli dzisiaj lekarz choremu na otyłość powie coś takiego jak pani przed chwileczką, ogarni się, załóż łańcuch na lodówkę, to jest to, proszę Państwa, błąd sztuki lekarskiej. To jest to błąd sztuki mm. lekarskiej. Najłagodniejszym sposobem postępowania jest zmiana lekarza. No bo jednak lekarz powinien w dzisiejszych czasach podążać za postępem wiedzy tak. medycznej. tak? Jeżeli nie podąża, no to po prostu musimy sobie znaleźć lekarza, który podąża. Tak? A sytuacje, które niestety się zdarzają, gdzie takie decyzje wpływają bardzo niekorzystnie na chociażby rozwój, rozwój powikłań otyłości, czy nawet przedwczesny zgon, no może powinny być po prostu oceniane już tak prawnie nawet czasami. Mhm. To są ostre słowa, ja sobie z nich zdaję sprawę, ale yy, my ponosimy odpowiedzialność za naszych chorych, prawda? I nikt dzisiaj nie zaryzykuje jakichkolwiek eksperymentów dotyczących choroby nowotworowej. W związku z czym lecząc chorych na otyłość, lecząc chorobę otyłościową, powinniśmy również sięgać po wiedzę medyczną, yy. a nie na jakieś yy. przekonania nie wiadomo skąd pochodzące, zupełnie nieuprawnione. Z gazet, kolorowych najczęściej. Znaczy się, no, powiem tak, upraszczam. czasami w tych gazetach kolorowych dzisiaj można znaleźć bardziej nowoczesną mm -hmm. wiedzę, aniżeli ona funkcjonuje, powiedziałbym, wie pani w takim obiegu generalnie. Wiem. Takim, prawda? Mm -hmm. Najbardziej mnie, muszę powiedzieć, porusza, prawda? Często sytuacja, w której yy, w gabinecie lekarskim chorzy, chorzy na otyłość są dyskryminowani. Prawda? A obrażani. To jest, muszę powiedzieć, mhm. bo to co, to, co o czym Pani wspomina, że nie oferuje im się pomocy zgodnej, mhm. m, prawda, ze współczesną wiedzą medyczną, to jest jedna rzecz. Ale wiemy również od chorych, że są po prostu no, poniżani niejednokrotnie. I to jest już, myślę, to jest karygodne i to jest, ale to jest w kategoriach, już może powiedzieć, niewiedzy medycznej, a po prostu w kategoriach y, zachowań takich, że y, 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 ktoś jest albo wychowany, albo niewychowany. Mhm. To czyli znaczy, czym no, te jest człowiekiem. Tak. W ogóle takiej zawodowej. Bardzo panu profesorowi dziękuję. Ja dziękuję. Dziękuję za dwie godziny merytorycznej e, rozmowy i edukujmy się, leczmy się i nie bójmy się zmieniać lekarzy, jeżeli czujemy, że nie uzyskujemy pomocy i nie bójmy się korzystać z, ze zdobyczy medycyny. Tak, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jestem przekonany, że ta wiedza bardzo szybko będzie postępowała. Mhm. Natomiast no też powinniśmy oczekiwać czegoś od naszych, powiedziałbym, lekarzy, którzy nas leczą, tak? I za to trzymam kciuki. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu. Dziękuję. Pani.